Jeżeli włączyliście ten materiał w poszukiwaniu informacji, gdzie dzwonić w momencie, kiedy jakieś dzikie zwierzę potrzebuje pomocy, dzwońcie natychmiast na policję albo do Urzędu Gminy, do Wydziału Ochrony Środowiska. A jeżeli jesteście po prostu ciekawi, jak to wygląda proceduralnie, krok po kroku, opieka nad takim rannym zwierzęciem, to zapraszamy do obejrzenia tego odcinka. Ten odcinek jest odcinkiem specjalnym i po prostu zapraszamy. Marcin. Aneta. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka. Zapraszamy na materiał. Zapraszamy. Znajdujemy się na tyłach ośrodka, stąd też dźwięków jakichś z boków może być nietypowych sporo. Niemniej, temat pomocy zwierzętom dzikim poszkodowanym jest na tyle złożony, że w zasadzie przez to, że nie mamy jednoznacznych przepisów określających konkretnie, kto jest odpowiedzialny za pomoc takim zwierzętom. Przez to zdajemy się na interpretację. I z zapytaniem, gdzie w ogóle zgłaszać sprawy związane z dzikimi zwierzętami, udamy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W przypadku spotkania zwierzęcia rannego bądź zwierzęcia, które uległo wypadkowi komunikacyjnemu, należy skontaktować się z organem gminy. Wprawdzie przepisy prawa nie mówią wprost, że to organ gminy jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy zwierzętom rannym, natomiast zgodnie z konstytucją, jeżeli jakieś prawa i obowiązki nie zostały w ustawach przypisane konkretnym organom administracji publicznej bądź organom jednostek samorządu terytorialnego, należy założyć, że organem odpowiedzialnym jest wówczas gmina. Ponadto jest szereg ustaw, które reguluje pewne przepisy i obowiązki gminy w odniesieniu do zwierząt rannych. Chociażby ustawa o ochronie przyrody, zgodnie z artykułem 91 organ gminy jest również organem ochrony przyrody. Ustawa o samorządzie gminnym, która określa szereg działań, jakie gmina podejmuje wobec zwierząt rannych. A także ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, między innymi właśnie tutaj w zakresie odłowienia zwierzęcia rannego i przekazania go na przykład do lekarza weterynarii w celu udzielenia pomocy. W sytuacjach stresowych, kiedy jesteśmy świadkami wypadku bądź jesteśmy sprawcami wypadku w kolizji z dzikimi zwierzętami, często nie wiemy, jak się zachować i może z pytaniem, jak powinniśmy się zachować, zwrócimy się do policji. Jak wygląda procedura? Wygląda ona w sposób następujący. Zachęcam do korzystania z telefonu alarmowego 112, tak żeby na miejsce przyjechał niezwłocznie patrol, najczęściej ruchu drogowego, który obsłuży zdarzenie drogowe. Zachęcamy tutaj wszystkie osoby do tego, żeby bezpośrednio po zdarzeniu drogowym, kolizji drogowej, zostać na miejscu zdarzenia, wskazać precyzyjnie w zgłoszeniu odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia drogowego i również zwierzęcie, z którym doszło do zdarzenia drogowego. Przybyły niezwłocznie na miejsce patrol, wykonuje na miejscu czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia. Wykonujemy uproszczoną oględziny pojazdu, jak i również staramy się zapewnić w miarę możliwości szybką pomoc rannemu bądź padłemu zwierzęciu. Są sytuacje, w których do wypadku policja wzywa na przykład myśliwego. Czy powinniśmy się tego obawiać? Z tym pytaniem udamy się do łowczego okręgowego PZU we Wrocławiu. Czy myśliwy wezwany na miejsce wypadku zawsze dostrzeli ranne zwierzę? Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że to musi być oparte na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, które oczywiście członek Polskiego Związku Łowieckiego posiada. Czyli jest w stanie po dokonaniu oględzin stwierdzić, czy dane zwierzę faktycznie nie rokuje, tak? Czy stan zwierzęcia nie pozwala na jego wyleczenie. Tak? W sytuacji, kiedy jest szansa na uratowanie tego zwierzęcia, jak najbardziej powinny być podjęte kroki, żeby to zwierzę uratować i członek Polskiego Związku Łowieckiego, mając różnorakie kontakty, jest w stanie też pomóc poprzez przekierowanie danej sprawy w kierunku instytucji, organizacji, które będą w stanie to zwierzę wyleczyć i żeby to zwierzę wróciło do naturalnego środowiska. Znamy już stanowisko myśliwych w sprawie dostrzeliwania. A jakie spostrzeżenie ma na ten temat policja? Czy ma prawo dostrzelić zwierzę ranne?
Znowelizowana ustawa o broni i amunicji daje funkcjonariuszowi policji taką możliwość, jednak zawsze musimy pamiętać o tym, że muszą zostać spełnione pewne kryteria. Mianowicie musimy rozpatrzeć, czy to zwierzęcie znajdujące się w skrajnym stanie jest w stanie zagrozić osobom postronnym, przede wszystkim drugiemu człowiekowi. Z doświadczenia wiem, że bardzo dużo policjantów odstępuje od tego na rzecz zabezpieczenia miejsca zdarzenia i przyjazdu na miejsce stosownych służb. Sytuacja kolizji wiadomo. Sytuacja na terenie miejskim wiadomo, a jak sprawa ma się w lasach? Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku powinniśmy zgłosić się do Urzędu Gminy, bowiem zgodnie z tą ustawą to gmina zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zwierzętami, które są zwierzętami domowymi, bezdomnymi, a także dzikimi. Raczej staramy się unikać samodzielnego udzielania pomocy, chyba że otrzymamy takie wskazówki. Jak widzimy, wszyscy jednoznacznie wskazują gminę jako organ, który służy pierwszy do pomocy w takich przypadkach, czy przypadkach wypadków. A jak wygląda ta procedura ze strony gminy w momencie, kiedy zgłosimy u nich jakieś poszkodowane zwierzę? No generalnie u nas się to odbywa w ten sposób, że przyjmujemy zgłoszenie, tak? Jeżeli jest to w godzinach pracy urzędu, w pierwszej kolejności działa urząd, jeżeli poza godzinami pracy bądź święta działa policja bądź straż miejska, w zależności od tego, kto akurat pełni służbę. Są takie sytuacje, jak ludzie do nas dzwonią czasami ze zwierzakiem rannym albo takim, które wydaje im się, że potrzebuje pomocy na terenie prywatnym, na polu bądź nawet na posesji prywatnej. Jak to wygląda od strony gminy w takiej sytuacji? Przyjmujemy zgłoszenie też w gminie i gmina podejmuje tutaj jakby działania w pierwszej kolejności, jakby powiadamia fundację, z którą współpracuje, bo i weterynarze, tak, no i wtedy my tutaj się jakby zajmujemy tym zdarzeniem. Czy musimy o czymś jeszcze pamiętać, chcąc pomagać takiemu dzikiemu zwierzakowi, bądź czy są jakieś przepisy, które nam tego zakazują? Z tym pytaniem udamy się ponownie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W odniesieniu do gatunków chronionych obowiązują jeszcze dodatkowe przepisy. Mamy ustawę o ochronie przyrody oraz rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z tym rozporządzeniem właśnie w odniesieniu do gatunków chronionych obowiązuje szereg zakazów, m.in. zakaz chwytania, zakaz transportu, zakaz przetrzymywania czy też zakaz przemieszczania z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca. Natomiast te zakazy zgodnie z rozporządzeniem nie obowiązują w przypadku, jeżeli chcemy udzielić pomocy weterynaryjnej takiemu zwierzęciu. Na czas złapania zwierzęcia i przekazania go do weterynarza, czyli przemieszczenia, tak, a także ten okres udzielenia pomocy weterynaryjnej, zakaz nie obowiązuje. Takie same działania może podejmować ośrodek rehabilitacji zwierząt. Tu jest tylko taka różnica, że w przypadku, jeżeli zwierzę wymagałoby dalszego leczenia, tak, czyli takiej rehabilitacji w celu przywrócenia do środowiska przyrodniczego, no to ośrodek rehabilitacji zwierząt już takiego zezwolenia nie musi mieć, tak, i może po prostu temu zwierzęciu pomocy udzielać. Natomiast jeżeli miałoby być ono przetrzymywane przez dłuższy okres czasu u lekarza weterynarii, no to wtedy lekarz weterynarii musi takie zezwolenie na ten dłuższy okres uzyskać. Czy jeżeli jesteśmy sprawcami kolizji z udziałem dzikiego zwierzęcia, czy grozi nam mandat ze strony policji? Nie, śpieszę się tutaj wytłumaczyć, że każde zdarzenie drogowe z udziałem zwierzęcia nie jest traktowane mandatowo. Nie stosujemy tutaj postępowania mandatowego, tak więc za każdym razem, kiedy dochodzi do tego typu kolizji, proszę śmiało dzwonić na telefon alarmowy, nie bać się tego, że przyjedzie policja na miejsce i wlepi nam bardzo wysoki mandat. Jeśli materiał był pomocny, to wiecie co zrobić. Łapka w górę, udostępniajcie, klikajcie dzwoneczek, czyli jednym słowem subskrybujcie, jeżeli jesteście na tym kanale nowi. Pamiętajcie, że w tym temacie ruszyliśmy tylko dosłownie czubek góry lodowej związanej z pomocą od strony urzędów, od strony prawnej, pomocą związaną z dzikimi zwierzętami. Temat jest bardzo złożony, niemniej już mniej więcej mamy nadzieję, że wiecie co robić w momencie, kiedy widzicie zwierzę potrzebujące pomocy. My się tu już z wami żegnamy. Do zobaczenia. Pa.